Siema, siema, siema. Dzisiaj takie krótkie wideo, bo znowu chcę się czymś pochwalić. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu Epic Games wypuściło w plikach gry skina, który się nazywa Royal Bomber. Jest to taki as przestworzy niebieski, tylko że niebieski z taką czapeczką, powiedzmy... Taki skin, tylko że niebieski z czapeczką taką... Też niebieską taką, nie wiem, lotniczą czapeczką. I ten skin, nie wiem czy wiecie jak go zdobyć, można go zdobyć tylko i wyłącznie, gdy kupicie konsolę dedykowaną pod Fortnite'a, podobno limitowana wersja jakaś, która kosztuje około 350 chyba funtów? Nie wiem czy w Polsce już dostajemy. Nie mam pojęcia czy w Polsce to dostaniemy. I powiem wam szczerze, dzisiaj na streamie pierwszy raz w życiu spotkałem tego skina i go zabiłem. To tym chcę się pochwalić, bo go spotkałem i naprawdę... Grałem wtedy z Ernestem i nasza reakcja była naprawdę dziwna, troszeczkę taka... Troszeczkę byliśmy zdumieni i zaskoczeni takim czymś, bo pierwszy raz w życiu widziałem tego skina na oczy. Naprawdę świetny i druga sprawa... W sumie zobaczycie shota. Teraz zobaczycie shota. O matko! Zatańcz. Co dobijasz tak od razu, takiego wyjadacza? Nie kupił konsolę, tylko dlatego. Ej, widzieliście tego skina? Pierwszy raz w życiu go widziałem. Czat. Pierwszy raz w życiu widziałem tego skina. I druga sprawa jest taka, że... Nie wiem, bo prawdopodobnie będę kupował konsolę sobie, jak wyjadę do Anglii i nie wiem, czy opłaca mi się wydać troszeczkę więcej, parę funtów więcej na to, żeby mieć tego skina. Wiem, że już chyba troszeczkę mnie oszułamia, troszeczkę chyba przesadzam z tymi skinami, ale chyba go załatwimy sobie. Co o tym sądzicie? Napiszcie mi w komentarzu. Naprawdę krótki odcinek, krótki... A, i przepraszam, że ten shot był w ultra mega słabej jakości, ale ciężko mi się shotuje z live'a. OBS-em, nie wiem jak to się robi, nie wiem jak to Julaka robi, że jest dobra jakość, ale u mnie naprawdę jest ciężko to wychodzi. Dobra, ja się z wami żegnam, zostawcie tam suba, łapkę w górę, dzwoneczek, 45 000 już minęło, dziękuję wam bardzo za to, do zobaczenia na live'ach i na następnych filmikach, cześć!